Chwała Panu. Ja chciałbym powiedzieć odnośnie takiego czasu w czasie postu tutaj zborowego i też takie świadectwo uzdrowienia, bo tak przeważnie co roku, gdzieś tak na jesień łapie mnie kaszel. Pierwszy mam chrypę, a później kaszel tak gdzieś przez miesiąc mnie trzyma i to nie ma przyczyny, chodzę do lekarza, on mówi, że za bardzo nie ma jakiegoś, żeby lekarstwo przepisał. Byłem osłuchać się i mówi, że płuca są czyste i po prostu trzeba to przeczekać. I też jak ten czas był postu, to też z takim nastawieniem właśnie modlitwy o uzdrowienie i w tym czasie już w sobotę już miałem to, że już coraz rzadziej ten kaszel się pojawiał, a i w końcu tam w następnym tygodniu po poście już całkowicie to odeszło i akurat wróciłem do pracy, akurat pracowałem tam dłużej w pracy na zewnątrz i znowu mnie przewiało i znowu przyszła chrypa i w zeszłym tygodniu miałem mieć też tu coś powiedzieć, ale mówię, że powiem za tydzień z wiarą i ten kaszel mi przeszedł w ciągu tam paru dni, że to odeszło, że tam może czekałem przez długi czas na to uzdrowienie, a teraz co było, to z wiarą przyjąłem, że jak tu będę stał, to już mnie to nie będzie męczyć ten kaszel. A taka druga rzecz to takie przemyślenia w czasie postu, bo jak sam post gdzieś jest takim ograniczeniem naszego ciała, żeby mieć taki Boży czas duchowy z Panem i takie myśli właśnie mi przychodziły do głowy, że jak się czuję w czasie postu w ciele, że to powoduje tak jakby ograniczenie mojego ciała i raczej po jakimś czasie odczuwa się coraz większe zmęczenie, że te rzeczy, które człowiek tak jakby ma w swoim ciele, tą energię i to wszystko, to jest zużywane i się coraz słabszy czuje, pomimo tego, że wiemy, że post zawsze służy ku dobremu, to tak czy tak zawsze odczuwam to, że jednak ma się to coraz mniej energii i tak samo jak było to koniec postu, to każdy z nas oczekiwał właśnie, że wróci do jakiegoś posiłku, coś ulubionego, który mogę spożyć, zjeść i się cieszyć tym, że się spożywa. I taką kolejną rzeczą, jak się w domu pościło, trzeba było przygotować posiłki dla dzieci. Ile czasu mi zajmuje spędzenie na samym przygotowaniu posiłku, że to jest okres jakiegoś czasu, a później sam posiłek trwa 10 minut, 15 minut, w zależności od tego, jak lubimy się delektować tym naszym jedzeniem. I druga rzecz, że nie myślimy, nie zapominamy o tym, że chcemy zjeść posiłek w życiu codziennym, że cały czas żyjemy tak, żeby jakiś posiłek w ciągu dnia był, że nie jest to na zasadzie takiej, że no, zapomniałem, to nic się nie stanie, że zawsze nasz organizm się do tego domaga. I później takie myśli mi przyszły na życie takie duchowe, że tak jak my mamy swoje ciało, to tak samo mamy naszego wewnętrznego człowieka, który też żyje, duchowy i funkcjonuje. I w pierwszym Piotra jest napisane takie słowo, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. I też jest w Koryntian 4:16. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny człowiek odnawia się każdym dniem. I to tak mi pokazało, że to, co my
tak jakby w ciele każdy dzień mamy posiłek, to tak samo w naszym życiu duchowym są te posiłki. I są dwie rzeczy, które tak podstawowe, które w Biblii są opisane, to jest woda i chleb. I o wodzie Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że to jest rozdział 7, 37 i 38, że w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto uwierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. A mówił to o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był uwielbiony. A druga rzecz to jest chleb, a chlebem to sam Jezus też przy kuszeniu na pustyni mówił, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I to są takie rzeczy właśnie w naszym duchowym życiu, które służą do karmienia tego wewnętrznego człowieka. I też taka myśl mi przyszła, że jak pościło się o samej wodzie, to można pościć przez jakiś dłuższy czas, ale w końcu tak czy tak wracamy do posiłku. I tak przyszło mi do głowy, że można przez jakiś czas na Duchu Świętym polegać, ale tak czy tak trzeba zwrócić z powrotem do stałego pokarmu, czyli do słowa. Czyli nie da się całe życie, cały czas polegać tylko na Duchu Świętym, tylko to musi być razem połączone i posiłek stały i woda. A druga rzecz to właśnie też sam chleb, że same słowo, czysty chleb, bez Ducha Świętego powoduje, że to jest martwe, że to jest martwa litera i że czasami możemy naszym tak jakby tym chlebem, karmiąc innych, nie dawając, żeby tam Duch działał, to możemy ich spowodować, że będą tak jakby bardziej spragnieni. No i też w takim myśleniu o tym chlebie, że my możemy w takich posiłkach naszych życiowych, codziennych, powiedzmy, wymyślać albo wybrzydzać, że to lubię, tego nie lubię, tamten posiłek mi bardziej smakuje, albo tego w ogóle nie zjem. To tak samo z chlebem, to jest coś takiego, że to jest najprostszy posiłek, którego nie da się rozdzielić. Jak się go rozdzieli, to nic nie zostanie, że sam chleb jest takim... Słowo Boże jest czymś nierozerwalnym, nie da się już powiedzieć, a to lubię w Twoim słowie, a to mi się nie podoba, tylko jest to rzecz integralna i sam chleb taki najprostszy, co Izraelici jedli, jak wychodzili z Egiptu, czyli prześniki, to jest sama mąka z wodą zapieczona na ogniu i sama ta rzecz mi też pokazała, że mąka to jest ziarno, a woda to jest Duch Święty, że całe słowo to jest właśnie i ziarno, i Duch Święty, czyli w Słowie Bożym jest zawarte Duch Święty. I taka później na końcu, po co ja w ogóle jem? W życiu codziennym to wiadomo, że żeby mieć siłę do pracy, do wykonywania swoich obowiązków, a w życiu duchowym po co mi jest potrzebne słowo i karmienie się i picie wody. Po to, żeby innych posilać i innych karmić, innych wspomagać. I to też jest takie dla mnie przy nakarmieniu gdzieś 5000 ta historia, że Jezus wziął jeden chleb i nakarmił parę tysięcy osób, że to, co my przyjmujemy do serca, ze słowa, czy jesteśmy w stanie tym się dzielić i karmić innych tym, co sami przeżywamy. I na samym końcu właśnie, jak Jezus powiedział słowa, że Jego pokarmem jest pełnić wolę Ojca,
która została mu przekazana przez słowo, które jemu powiedział, że całe życie Jezusa to jednocześnie on mówił o sobie, że jest chlebem, jednocześnie on mówił, że da wodę, że żeby moje życie też było takie, które przynosi innym pożytek, że żeby nie było to życie, które jest tylko dla samego siebie, karmienie się i picie wody, tylko właśnie, żeby to przynosiło dla innych pożytek. To takie moje myśli. Dziękuję.